Tak jest trochę niezręcznie zajmować się biednym marszałkiem Grodzkim. No, to jest osoba, która straciła kontakt z rzeczywistością, moim zdaniem, już dość dawno. No i powtarza jakieś głupstwa. No. W ogóle ta opcja polityczna, która przez lata karmiła Putina, która realizowała przecież tak ich międzynarodówka polityczna Nord Stream 2 i Nord Stream 1, no, naprawdę no, szuka teraz jakichś wymówek dla swoich błędów politycznych, odwołuje się do głupstw po prostu propagandowych, no właśnie propagandy putinowskiej, to ich Europa, ich administracja europejska, mówię ich, no bo zawsze twierdzili, że są bardziej związani z tą administracją niż z naszym polskim interesem, jest odpowiedzialna za to, że nie ma europejskich decyzji wspólnych dotyczących chociażby właśnie transportu czy kwestii energetycznych. No my w związku z tym zaczynamy podejmować kroki samodzielnie, choć one są z pewnego punktu widzenia niezgodne z regulacjami europejskimi. No i oczywiście no, konsekwencje tego spływają głównie na nas. No ale nie będziemy pewnie czekali i tak jak kwestia ropy czy gazu jest tutaj bardzo ważna, zwłaszcza ropy, bo to są te dochody główne budżetu sowieckiego. Tak i musimy wspólnie zablokować transport. Zablokowanie transportu tylko przez Polskę jest no, wykorzystywane właśnie przez takich no, zagubionych, mówiąc bardzo delikatnie, polityków, którzy mają no, własne problemy, jak wiemy, bardzo poważne, jeżeli chodzi o odpowiedzialność prawną. Myśmy od pierwszego dnia wojny, dzień przed wojną dokładnie powołaliśmy zespół koordynujący do pomocy wszystkich naszych instytucji i innych instytucji, już niezwiązanych bezpośrednio z Ministerstwem Kultury, chociażby organizacji pozarządowych. My bazujemy w tej pomocy przede wszystkim na naszych doświadczeniach wieloletnich. Od lat polska kultura jest obecna na Ukrainie, polskie instytucje są obecne. Myśmy bardzo zintensyfikowali tę obecność w ciągu ostatnich 6 lat. Powołaliśmy specjalny instytut, który operacyjnie działa w obszarze polskiego dziedzictwa za granicą, a więc także i na Ukrainie. Wiele projektów konserwatorskich, wiele różnych sposobów, form współpracy. Oprócz tego mamy te tradycje przedwojenne. No, Ossolineum jest we Wrocławiu, ale przecież druga część, ta pierwotna, pozostała we Lwowie i działa w ramach Biblioteki imienia Stefanyka. Galeria Lwowska jest też zaprzyjaźniona bardzo z Ossolineum. I to jest stała współpraca i doświadczenia, które w tej chwili procentują, bo one się zamieniają na bardzo dobre kontakty i relacje przy opracowywaniu tych form współpracy dla kultury ukraińskiej, dla instytucji kultury ukraińskiej, dla potrzebujących. Jest jeden z naszych postulatów wspólnych, żeby Rosję wykreślić w ogóle z obiegu międzynarodowego. Wykluczenie z punktu widzenia formalnego jest trudne, bo UNESCO jest agendą ONZ-owską. ONZ, jak Państwo wiecie, działa w sposób dość specyficzny. Federacja Rosyjska jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, więc trudno ją wykluczyć. Ale żądamy zawieszenia i żądamy zamrożenia tych relacji. Tym bardziej, że w tej chwili Rosja jest bardzo aktywna w UNESCO, bo jest w takim komitecie wykonawczym, chyba tak to się nazywa. I razem z Chinami na przykład doprowadziła do tego, że myśmy musieli się wstrzymać z naszym wnioskiem o wpisanie na listę dziedzictwa światowego Stoczni Gdańskiej. Bo tak absurdalnie, no, politycznie argumentowano przeciwko temu wnioskowi, że wydarzenia związane ze Stocznią Gdańską, a wiemy o co chodzi, no, o zmianę geopolityki wywołanej strajkami, kiedyś powstaniem Solidarności i później kontynuacją tego oporu w Polsce przede wszystkim, ale w Europie Środkowej, no, były określane przez różnych tam ekspertów właśnie wrogich jako lokalne i jako nie do zaakceptowania przez niektóre kraje na świecie, które odbierają te wydarzenia historyczne odmiennie. No, ciekawy punkt widzenia. Czyli upadek komunizmu był jakąś rzeczą, którą można relatywizować. No to jest przykład tego, jak
działa Federacja Rosyjska na świecie. Tym bardziej to wskazuje na to, że wykluczenie jest konieczne. Na razie możemy postulować zamrożenie.